Dobry. Bardzo mi miło jest dzisiaj usiąść tutaj przed Państwem, bo jest piękna pogoda, jest piękna wiosna. O wiośnie akurat Mickiewicz nie pisał, pisał natomiast pięknie o przyrodzie, ale właściwie dzień dobry, raz jeszcze witam w programie lektury odrzucone. Dzisiaj chwytamy rzuconą do nas lekturę pana Tadeusza, i dziś będziemy mówić o przyrodzie. Zanim jednak zaczniemy mówić, to trzeba się napić zdaje się kawy. Zapraszam państwa na kawę. Różne też były dla dam i mężczyzn potrawy. Tu roznoszono tacę z całą służbą kawy, tace ogromne w kwiaty, ślicznie malowane na nich kurzące wonnie imbryki blaszane i z porcelany saskiej złote filiżanki. Przy każdej garnuszeczek mały do śmietanki. Takiej kawy jak w Polsce nie ma w żadnym kraju. W Polsce, w domu porządnym, z dawnego zwyczaju jest do robienia kawy osobna niewiasta. Nazywa się kawiarka. Ta sprowadza z miasta lub z Wicin bierze ziarna w najlepszym gatunku i zna tajne sposoby gotowania trunku, który ma czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach moki i gęstość miodowego płynu. Wiadomo, czym dla kawy jest dobra śmietana. Na wsi nie trudno o nie, bo kawiarka z rana przystawiwszy imbryki odwiedza mleczarnię i sama lekko świeży na biału kwiat garnie do każdej filiżanki w osobny garnuszek, aby każdą z nich ubrać w osobny kożuszek. Mam nadzieję, że się już zrobiło smakowicie, bo tak pisze Mickiewicz: smakowicie, zmysłowo. Zaczynam od opisu tej kawy, właśnie, żeby tak było, trochę może bardziej swojsko, blisko, zwyczajnie. Siadamy po prostu, biorąc do ręki filiżankę kawy i słuchamy, mam nadzieję, z przyjemnością. No ale tak, słuchamy, 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 niby jest całkiem. Przyjemnie odłożyliśmy brudne szklanki, i w tym momencie. Tada, na Litwie much dostatek. Jest pomiędzy nimi gatunek much osobny, zwany szlacheckimi barwą i kształtem całkiem podobne do innych. Ale pierś mają szerszą, brzuch większy od gminnych, Latając bardzo huczą i nieznośnie brzęczą, A tak silne, że tkankę przebiją pajęczą, Lub jeśli która wpadnie, trzy dni będzie bzykać, Bo z pająkiem sam na sam będzie się borykać. Wszystko to Wojski zbadał i jeszcze dowodził, Że się z tych much szlacheckich pomniejszy lud rodził. Dalej czytać nie będę, sięgnijcie sobie sami, ale właśnie wchodzimy w tę sferę przyrody. I zobaczmy. Opis much. Obrzydliwe robactwo. Nie wiem, jak państwo ja nie znoszę. To bzykanie, to brzęczenie, natrętne włażenie, gdzie się tylko da, jest nieuchronnie związane z wsią. A soplicowo jest wsią, więc much tam też dostatek. Ale to, co tutaj przepięknie zaznaczył, yy, zaznaczył narrator, że to są muchy, które mają pierś szerszą i brzuch większy od gminnych. Bardzo huczą i brzęczą. Analogia myślę aż nadto jasna, tak? Szlachta. Szlachta taka właśnie bywa. Huczy, brzęczy, pierś ma szerszą od innych i uważa się za najważniejszą grupę społeczną na świecie. Za pomocą właśnie takiego obrazu, lekkiego pstryczka w nos szlachcie z płata Mickiewicz. Tak? No ale właśnie, muchy się tak za bardzo nie mogą czuć bezpiecznie, ponieważ, ponieważ w Soplicowie są ptaki. Ptaki. Myślę, że. Yy, w tej chwili, znaczy nie myślę, jestem przekonana, wiem to, że bardzo łatwo w tej chwili znaleźć przecudne zdjęcia ptaków z różnych y, krajów, z różnych kontynentów, a może przede wszystkim też z Polski. Ja akurat obserwuję pewnego fotografa y, z Polski, który potrafi uchwycić tak niezwykłe momenty z życia ptasiego, że naprawdę człowiekowi dech zapiera. Mi jeszcze dech zapiera, aksy, że on kilkanaście godzin na przykład siedzi i czeka, aż jakiś ptak życzliwie siądzie w odpowiedniej pozycji. Mickiewicz o ptakach pisał tak: Tam derkacz wrzasnął z łąki, szukać go daremnie, bo on szybuje w trawie jako szczupak w niemnie. Tam ozwał się nad głową ranny wiosny dzwonek, również głęboko w niebie schowany skowronek ówdzie orzeł, szerokim skrzydłem przez obszary zaszumiał, strasząc wróble jak kometa cary. Zaś jastrząb pod jasnymi wiszący błękity, trzepie skrzydłem jak motyl na szpilce przybity, aż ujrzawszy śród łąki ptaka lub zająca, runie nań z góry jako gwiazda spadająca. Jakże dobrze, że ten Jastrząb nie wiedział o przepisach dotyczących łowienia różnych gatunków i polowania na nie. Myślę zresztą, że nawet gdyby wiedział, to miałby to wność raczej w dziobie. Natomiast zwróciłabym tutaj uwagę na opis orła. Jeszcze raz przeczytam, może uda mi się wydobyć to, na czym mi tak zależy. Uwdzie orzeł szerokim skrzydłem przez obszary zaszumiał strasząc wróble jak kometa cary. Słyszymy to szy? To nie jest nieświadome. To nie jest nieświadome i to nie jest od tak po prostu, że się pojawiło delikatny szum skrzydeł orła. On zostaje tu akurat w tym opisie najbardziej wydobyty. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, bo to jest orzeł i tylko orzeł może tak latać, że, az, że aż szumi i zapiera dech temu, kto na niego patrzy. Wypiliśmy kawę, odgoniliśmy muchy, spotkaliśmy ptaki. To teraz pewnie spojrzymy na niebo. Ale za, zanim spojrzymy na niebo, e, chcę powiedzieć taką rzecz. E, o przyrodzie w panu Tadeuszu. E, się bardzo często mówi, że jest zantropomorfizowana. Straszne słowo antropomorfizacja. Antropomorfizacja, personifikacja właściwie są to słowa równoznaczne. Nie będę wchodziła w te niuanse, bo to rzeczywiście chyba nikomu nie jest potrzebne. Natomiast ta antropomorfizacja, czyli uczłowieczenie przyroda jest czymś, na co patrzymy co odczuwamy i co jest tak podobne do nas, że aż staje się nami. I widać to świetnie, kiedy akurat właśnie przy w przypadku Tadeusza. Ja ostatnio mówiłam o tym, że Tadeusz no to był taki tam chłopczyk, tak? Tak, no chłopczyk, chłopczyk nie, chłopczyk 20 lat miał, ale miał takie, powiedziałabym Jasne spojrzenie na to, yy, co, co lubi, co mu się podoba, i potrafi o tym bardzo wyraźnie mówić. Jest taka scena w Księdze III w Umizgach, yy, kiedy yy, Telimena rozmawia z hrabią na temat uroków przyrody. Yy, oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, że Telimena. Bardzo chce już mieć męża, więc robi wszystko, żeby uwodzić i uwodzić na różne sposoby. Najbardziej chyba wszystkich uwodzi tym, że ona ma nieskończenie wiele skarbów w swoim biurku w Peterburku. No ale jak znalazła hrabiego, dobrze wykształconego, wrażliwego jednak człowieka, no to może z nim rozmawiać o malarstwie. I hrabia zachwyca się niebem włoskim. Ach, jakież to niebo jest piękne, jakież to ono jest niezwykłe. I padają takie słowa: Włochy były, są, będą ojczyzną malarzów. Stąd, te, stąd też prócz Brojgla, lecz nie Wanderhelle, ale i pejzażysty, bo są dwa Breigele. i oprócz Lizdela, na całej północy, gdzież był pejzażysta, który pierwszej mocy niebios, niebios potrzeba. No i hrabiemu potrzeba niebios włoskich. Ale zaczyna być mowa o niejakim orłowskim, polskim malarzu, który to ośmielił się powiedzieć, że pięknie jest w Polsce. Hrabiego to oburza. A Tadeusz na to. I miał rozum! zawołał Tadeusz z zapałem. Te państwa nieba włoskie, jako nim słyszałem, błękitnie. Czyste, wszak to jak zamarzła woda, czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda? U nas dość głowę podnieść, ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoków, bo każda chmura inna. Na przykład jesienna. Pełźnie jak żółw, leniwa, ulewą brzemienna i z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi jak rozwite warkocze. To są deszczu strugi. Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci, krągła, ciemnobłękitna w środku żółto świeci, szum wielki słychać w nawet te codzienne. Patrzcie państwo, te białe chmurki. Jak odmienne! Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi, a z tyłu wiatr, jak soku do kupy je pędzi, ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy, dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy, wysuwają nóg rzędy i po niebios w sklepie przelatują jak tabun rumaków po stepie. To oczywiście tylko fragment. Wiedział Tadeusz o czym mówi? Wiedział o czym mówi. Dla niego ta przyroda była właśnie jak tabun dzikich rumaków albo jak rozpuszczone strugi warkoczy. Tak na niebo można patrzeć na Litwie. Oczywiście hrabia z Telimeną mają na ten temat inne zdanie, ale Tadeusz stoi przy swoim. Umie też Tadeusz. Yy, zrobić coś to znaczy za pomocą Tadeusza, narrator y, wyśmiewa pewne y, pewne określenia czy pewne zachwyty. Y, a mianowicie, y, wtedy, kiedy troszeczkę nawet wcześniej y, nawet wcześniej y, Tadeusz mówi o tym, co widział w wileńskim ogrodzie. I co go absolutnie nie zachwyciło. Oni mówią, wcześniej jeszcze hrabia mówi, wylicza: pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały, kaktusy, aloesy, machonie, sandały, cytryny, bluszcz, orzechy włoskie, nawet figi! Wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi, Tadeusz nie przestawał dąsać się i zrzymać, bo on tego słucha. I dalej: był on prostak. Znaczy, umiał czuć wdzięk przyrodzenia. Widziałem w botanicznym wileńskim ogrodzie owysławione drzewa, rosnące na wschodzie i na południu, w owej pięknej włoskiej ziemi. Któreż równać się może z drzewami naszymi? Czy aloes z długimi, jak konduktor, pałki? Czy cytryna? Karlica z złocistymi gałki z liściem lakierowanym, krótka i pękata, jak kobieta mała, brzydka, lecz bogata? Czy zachwalany cyprys? Długi, cienki, chudy, co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy. Mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie. Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie, nie śmiejący rąk podnieść, ani głowy skrzywić, aby się etykiecie niczym nie sprzeciwić. No lepiej można wyśmiać cytrynę, która jest. Krótka, pękata, mała i brzydka, ale za to bogata. Tak to robi Mickiewicz. Tak to robi Mickiewicz. Bardzo sprytnie zresztą te niewyszukane, bym powiedziała, epitety i historyki wkładając w usta Tadeusza. No ale któż by to lepiej powiedział niż Tadeusz? I wiadomo, że Tadeusz wie, co mówi, chociaż, tak jak powiedziałam, oczytany to on nie jest. Ale czuję. Co mówi. I dalej już troszeczkę mniej ironicznie mówi do hrabiego tak. Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa Brzezina, która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna lub wdowa męża, ręce załamie, roztoczy po ramionach do ziemi strumienie warkoczy, nie ma z żalu, postawą jak wymownie szlocha. Czemuż pan hrabia, jeśli w malarstwie się kocha, nie maluje drzew naszych, pośród których siedzi? Jakże wymowne pytanie i yy, jakże piękne podkreślenie tego, że przyroda potrafi pięknie, powtarzam, powtarza po, po, potrafi czarownie wręcz dać upust naszym uczuciom, czasami bardzo. Bardzo smutnym. Tak to właśnie wygląda w panu Tadeuszu. Tak na trochę milknę, bo czasami przy takich mm, opisach, kiedy tak się bardziej zatrzymam i tak posłucham, jak ta przyroda jest do nas podobna. Niektórzy myślą, że jedność z przyrodą wymyśliła nowoczesność. Tak? Mówią, że teraz właśnie ekologia. Powiedziałabym, że mogliby Mickiewiczowi buty wiązać, bo on pokazał, że człowiek naprawdę jest zatopiony w przyrodzie. Nie będę mówił o zachodach słońca, bo boję się dotknąć kiczu. Więc zostawię, a wiemy, że tych zachodów słońca y, trochę jest. Natomiast y, to, co chcę y, y, powiedzieć, tak bardzo, bardzo mocno o czym chcę opowiedzieć, to o jeszcze jednym miejscu, mm, zupełnie, zupełnie czarownym, które mm, jest mi bliskie też osobiście. Myślę, że wiele jest takich osób jak ja, wiele było takich dzieci, które wyobrażały sobie las jako taką krainę, w której wszystko jest tajemnicą. Owszem, no tutaj te jagody, tutaj te jeżyny, tutaj tych malin trochę i poziomeczek, haha, zajączek przeskoczył, haha. Ale tak sobie w środku, myślał taki mały człowiek, ale tam gdzieś w środku, tam się dzieje w tym lesie. No oczywiście teraz wiemy, że nic się nie dzieje, znaczy nie w tym, nie w tym wymiarze, o którym powiem za chwilę, bo lasy są podzielone na kwartały i tak musi być, bo to je chroni przed pożarami, w lesie już wiem na przykład, że nie można się zgubić, chociaż są tacy, którzy czasami bardzo próbują się gubić. Las no, jest takim miejscem jak wszystkie inne, na pewno nie jest takim, o jakim pisał Mickiewicz. Ale, no właśnie, ale Mickiewicz znowu wyczarował las taki trochę biblijny, bym powiedziała. On momentami przypomina Arkę Noego. Tak zresztą się o nim, o tych opisach się, się czasami pisze Mickiewicza. Będę sobie przerywać w trakcie czytania, pozwolicie Państwo. Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy, aż do samego środka, do jądra gęstwiny? Rybak ledwie u brzegów nawiedza dno morza. Myśliwiec krąży koło puszcz litewskich łoża, znaje ledwie po ich postać, ich lice, lecz obcy mu ich wnętrzne serca tajemnice. Wieść tylko albo bajka wie, co się w nich dzieje, bo gdybyś przeszedł bory i podszyte knieje, trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, obronny trzęsawicą, tysiącem strumieni. I siecią zielsk zarosłych i kopcami mrowisk, gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk, gdybyś i te zapory zmógł nad ludzkim męstwem dalej spotkać się z większym masz niebezpieczeństwem. Na razie wejdziemy tutaj, w ten pierwszy krąg, bym powiedziała. Zobaczmy, jakie tu mamy piękne wyliczenia, tak? Trzęsawice, strumienie, zielska, kopce, gniazda, kłęby, wężowisk, tak? Wchodzimy w las. Wchodzimy w tajemnicę. I Mickiewicz zdaje się sugerować, że to nie będzie bezpieczna wyprawa. Że nie każdy się na to zdobędzie. Dalej, co krok czyhają, niby wilcze doły, małe jeziorka. Trawą zarosłe na poły, tak głębokie, że ludzie dna ich nie dośledzą. Wielkie jest prawdopodobieństwo, że diabły tam siedzą. Woda tych studni sklni się, plami stardzą krwawą, a z wnętrza ciągle dymi zionąc woń plugawą, od której drzewa w koło tracą liść i korę, skarłowa skarłowaciałe, robaczliwe, chore, pochyliwszy konary mchem tunowate i pnie garbiąc brzydkimi grzybami brodate, siedzą wokoło wody jak czarownic kupa, grzejącą się nad kotłem, w którym ważą trupa. No właśnie. Robi się niebezpiecznie. Robi się niebezpiecznie, jeziorka są straszliwie głębokie. Jakieś tam gazy się ulatniają, pojawiają się w wyobraźni czarownice. Jednym słowem, las zaczyna nabierać jakiegoś takiego magicznego kształtu. No i bardzo dobrze. I teraz taka moja dygresja. Myślę, że takie postrzeganie lasu było mm, dla ludzi, którzy. Musieli spędzać tam długie miesiące i lata życia w czasie II wojny światowej, że takie postrzeganie lasu mogło im pomagać w szukaniu czegoś chociaż troszeczkę ładniejszego czy milszego od tego, co mieli. Bo na co dzień mieli brud, na co dzień mieli głód, na co dzień mieli wilgoć. Jednym słowem, nic, co Byłoby człowiekowi w jakikolwiek sposób miłe. Ale jeśli gdzieś w sercu mocno, a wiem, że byli tacy ludzie, nosili ten matecznik Mickiewiczowski, to z pewnością łatwiej im się czekało na wiosnę. Tak sobie myślę. Wiem też, że y, są takie domy, w których się dużo czyta na głos, a na pewno czytało nie wiem, jak to teraz wygląda i to czytanie na głos, na przykład takich fragmentów, zobaczmy, jak ono cudownie może ludzi połączyć. Jak można sobie właśnie te niedźwiedzie wyobrażać, te, o których jeszcze będzie za chwilę, te niedźwiedzie, te rysie, te borsuki, jakie to wszystko może być niezwykłe, trochę groźne, ale jednak bliskie. No i polskie, cały czas Polskie. I dalej yy, Mickiewicz pisze tak. A za tą mgłą na koniec, jak wieść gminna głosi, ciągnie się bardzo piękna, żyzna okolica, główna królestwa zwierząt i roślin stolica. W niej są złożone wszystkich drzew i ziół nasiona, z których się rozrastają na świat ich plemiona. W niej, jak w arce Noego, z wszelkich zwierząt rodu jedna przynajmniej para chowa się dla płodu. W samym środku, jak słychać, mają swoje dwory dawny Tur, Żubr i Niedźwiedź, Puszcz Imperatory. Około nich na drzewach gnieździ się Ryś Bystry i Żarłoczny Rosomak, jak czujne ministry. Dalej zaś, jak podwładni szlachetni wasale, mieszkają dziki, wilki i łosie rogale. Nad głowami sokoły i orłowie dzicy, żyjący z pańskich stołów, dworscy zaosznicy. Zobaczmy, jak nam pięknie przedstawił hierarchię Mickiewicz. Są niedźwiedzie i są żubry, są wilki, są dziki i wreszcie są sokoły i orły. Wszystko ma swoje miejsce. Wszystko... Przechowuje siebie dla następnych pokoleń. To jest tradycja. To jest tradycja. Tam nic nie ginie, ale tam dostępu właśnie nie ma nikt. To jest, ale tego nie ma. Myślę, że to taka ciekawa zagadka Mickiewicza, trochę może groźna, ale warta zapamiętania. Na koniec, żeby nie było tak mrocznie i strasznie, e, przygotowałam już naprawdę mój najulubiejszy, chociaż pewnie Państwo mają wrażenie, że dla mnie wszystko jest ulubione. Nie, nie wszystko jest ulubione, wszystko lubię. E, natomiast e, to, co przygotowałam, to taki opis, który e, zaczarował mnie. On mnie naprawdę zaczarował, jak byłam młodą dziewczyną, bardzo. E, I on ma w sobie taką, bym powiedziała. Lekkość, może trochę moralizatorstwa. Chodzi mi mianowicie o opisy stawów w panu, Mickie, w panu y, Tadeuszu. Otóż y, są, y, są dwa opisy stawów. Ja y, przytoczę ten drugi. Obydwa się znajdują w księdze ósmej w zajeździe. Zaiste okolica była malownicza. Dwa stawy pochyliły ku sobie oblicza, jako para kochanków. Prawy staw miał wody gładkie i czyste, jako dziewicze jagody. Lewy ciemniejszy nieco, jako twarz młodziana, smagława i już męskim puchem osypana. Prawy złocistym piaskiem połyskał się w koło, jak gdyby włosem jasnym, a lewego czoło... Najeżone łozami, wieżbami, czubate, oba stawy ubrane w zieloności szatę. Z nich dwa strugi, jak ręce związane po społu, ściskają się. Strug dalej upada do dołu, upada lecz nie ginie, bo w rowu ciemnotę unosi na swych falach księżyca po złote wa woda warstwami, spada, a na każdej warście. Połyskują się blasku miesięcznego garście. Światło w rowie na drobne drzazgi się roztrąca. Cóż mamy? Mamy dwa stawy. No, jeden ma gładkie i czyste dziewicze jagody, a drugi jest smagły i, opisa i o już męskim, <laughs> osypany puchem. Piękne porównanie dwojga młodych ludzi. Jest Dziewczyna, jest chłopak, jest młodzieniec, jest dziewica tak by pewnie napisał Mickiewicz i gdzieś potajemnie chwytają się za ręce. I cóż się dzieje dalej? Chwyta je i wgłąpnie się toń uciekająca, a z góry znów garściami spada blask miesiąca. Myślałbyś, że u Stawu siedzi świtezianka. Jedną ręką zdrój leje z bezdennego dzbanka, a drugą ręką w wodę dla zabawki miota brane z fartuszka garście zaklętego złota. Dalej z rowu wybiegłszy strumień na równinie rozkręca się, ucisza, lecz widać, że płynie, bo na jego ruchomej drgającej powłoce wzdłuż miesięczne światełko drgające migoce. Jako piękny wąż żmudzki zwany Giwojtosem chociaż zdaje się drzemać, leżąc między wrzosem pełźnie, bo na przemiany srebrzy się i złoci. Niech tyle nam wystarczy, co się dalej tam z tymi strumieniami podziało, to można sobie sprawdzić w Księdze Zajazd. Powiem tak, naprawdę z chęcią się wybrałam w tę podróż y, ekologiczną y, do Pana Tadeusza, Myślę, że y, chociaż trochę, czy mam taką nadzieję, że chociaż trochę to zachęci do takiego, y, do lektury tej książki, także właśnie z opisami przyrody. Bo ta przyroda tam jest ludzka. Ta ona, ona pachnie, ona smakuje, ona y, ma, daje nam pewne uczucia, jak wiatr nam szarpie włosy. Tam właściwie nie ma y, niczego, co by nie było zmysłowe. I ta zmysłowość, która jest przecież taka sama od wieków, nam się chyba nie zmieniły tak bardzo kubki smakowe. Więc ta zmysłowość nie. dla mnie jest niezwykle przekonująca i niezwykle yy, przenosząca tamten czas do tego czasu, bo nic się nie zmieniło. Nadal lubimy pić pięk piękną kawę, e, nadal lubimy pić pyszną kawę. Nadal nie lubimy much, nadal lubimy patrzeć na ptaki, nadal lubimy sunące chmury, z których można układać tajemnicze kształty. Nadal lubimy las. Jak tam jesteśmy, to czujemy, jak stres od nas odpływa. I myślę, że nadal lubimy patrzeć na to, że ludzie się kochają, chwytają się za ręce i gdzieś idą przed siebie. Zawsze życzę im szczęścia i mam nadzieję, że Państwo też. Zachęcam. Nadal zachęcam do Pana Tadeusza w następnym odcinku. No zobaczymy, cóż to za pary się tworzyły w panu Tadeuszu, bo jednak jakieś tam pary się tworzyły. A co potem? Kto wie, co będzie potem. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, do widzenia.